Porozmawiamy troszeczkę o telepatyczności, która nas bardzo ładnie łączy z tematem, że wszystko ostatecznie jest doskonałe, niczego tak naprawdę nie trzeba mówić, nie trzeba tłumaczyć, bo to, co dla nas najważniejsze, jest już w naszym wnętrzu, jest czymś nierozerwalnym, jest tym takim składowym elementem naszej indywidualnej jaźni. I to właśnie otwiera na tą niezmąconą, na to niezmącone zaufanie. Dzięki temu po prostu wiesz, że nie ma sensu biadolić, tak? Czyli w ogóle uwalniasz się od narzekania, bo wiesz, że nawet jeżeli otaczasz się wśród, powiedzmy, kurek, tak, które gdzieś tam na taśmą ciągu lecą, to wiesz, że one o niczym nie będą rozmawiać, bo ich przeznaczeniem jest w tym wcieleniu pasztet. I tak jest w starej rzeczywistości, gdzie jedni ziemianie niszczą drugich ziemian. Więc po prostu głębiej rozpoznajesz, że to nie jest twoja docelowa rzeczywistość, więc możesz bardziej jeszcze utożsamiać się z tym, co jest wewnątrz, gdzie jesteś głębszym, gdzie jest to głębsze połączenie z jaźnią już też kolektywną, ale też indywidualną, czyli twoją własną, czyli dopasowaną do tak naprawdę do twojego marzenia, do całego zbioru marzeń, która jest twoją prawdziwą rzeczywistością, tak? W której jesteś w pewnym sensie centrum i dzierżysz, jakby przejawiasz się, czy boskość przejawia się poprzez tą świętą częstotliwość, którą jesteś. Naprawdę. Więc jeżeli jesteś wierny tej swojej wewnętrznej prawdzie, to już jest duży sukces. Ponieważ to znaczy, że jesteś pogłębiony. Więc nie czeka cię los spłuconych, którzy nawet już nie wiedzą, kim są i utożsamiają się z byle czym, byle jak. Nawet nie wiedzą, o co chodzi z wierzeniami, z całym tym systemem wyobrażeń. Nie wiedzą, jak funkcjonuje umysł. Nie są, sami się nie uczą poznawać siebie. Tak? I trwają po prostu w takim zaścianku. I teraz jak są oczywiście z natury prostymi istotami, tak jak proste komórki, którymi jesteśmy tak naprawdę wszyscy, ja łącznie sam siebie uważam za prostą, optymalnie prostą komórkę też, jeżeli chodzi o to, bo bycie prostą istotą umożliwia ci się cieszenie też tą złożonością, bo cała złożoność, w której żyjemy, składa się z prostoty, z prostych praw, które po prostu w różnych częstotliwościach, które możemy tutaj porównać do dnia i nocy i tego okresu, tak, kiedy nastaje dzień, nastaje noc, czy tego coraz większego zmierzchu albo coraz większego świtu, właśnie możemy w ten sposób cieszyć się tą różnorodnością, czy tak samo kształtów, które możemy tutaj porównać do chociażby tego podziału komórkowego, tak, gdzie jest jedna, potem są dwie, cztery, ale zobacz, że cały czas to jest mnogość, potęga jednego. Dlatego jest to klucz do właśnie świętego pojmowania, odczuwania i z tego też rozumienia przyczynowego, czyli mądrości, tak? Która jest zintegrowana z rzeczywistościami, w których jesteś. Łatwiej czujesz tak zwane portale też w relacjach z ludźmi. Na przykład przychodzisz koło jakichś grup i czujesz, że ci ludzie są tak naprawdę w połowie martwi, tak? Że są tacy zniewoleni przez różne jakieś takie niskowibracyjne rzeczy, a też możesz czuć, że gdzieś jakieś inne grupy, możesz czuć ducha tych grup, tak? To, co się poprzez nich przejawia, jaki jest taka kwintesencja danego, można powiedzieć, plemienia, bo dużo grup jest jeszcze pierwotnych, tak? Jeszcze gdzieś nie wyrosło, nie wyszło z tego żłobka przysłowiowego, tylko gdzieś na przykład przez traumy, tak? Zatrzymało się, zapętliło się w jakimś zdarzeniu, z którym sobie nie radzą i cały czas krążą wokół tego kompleksu, tak? Więc widzisz, tutaj ta prostota pozwala ci dotykać tego rdzenia. I tak samo dotyczy to, tak, mnie samego, siebie samego. Więc przez to, wiesz, możemy sobie na bieżąco, tak, w swoim własnym, prywatnym życiu
zauważać, tak, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy przesunięci gdzieś, tak, od tego miejsca normalnie. Co zrobić, żeby bardziej powrócić. I tutaj właśnie często pojawiają się takie pułapki umysłu. I tutaj warto to dobrze wytłumaczyć, bo umysł ma taką tendencję, że on chce być sobą, ale sam nie wie, co to znaczy. I przez to, że trwa w tej ignorancji, niewiedzy, to on często z tej niewiedzy próbuje robić wiedzę. Tak, ale to jest dalej niewiedza. To jest dalej ignorancja, czyli to jest pewne ignorowanie, czy też mówiąc tak bardziej dyplomatycznie, selektywne, po prostu wybiórcze, tak, postrzeganie rzeczywistości w jakichś swoich celach, tak, tego chcenia, wierzenia. Zobaczcie, wierzenie, nie? To jest taka pierwsza energia mentalna umysłu, poprzez którą człowiek, no, po prostu wierzyć w coś zaczyna, więc to, zobacz, wpływa na wyobrażenia, na postawy w ogóle, zachowania, przekonania później też z tego się tworzą, nie? Więc dlatego jakby ta religia tak duży nacisk na to kładzie. I teraz zobacz, jeżeli chodzi o katolików, tak, to oni wierzą podświadomie, że tam gdzieś jest ten Jezus, tak, jeżeli chodzi o materię. Także oni, jak się utożsamiają z tą energią, no to jakby podświadomie są programowani, że będą przykuwani do krzyża. I teraz jak to się ma tutaj w rzeczywistości? Więc ci ludzie wybierają albo prace różne, które nie rozwijają ich, tylko właśnie sprawiają, że się coraz bardziej, wiesz, jakby zdają stłamsić. Są w związkach, tak? Czy małżeństwach nawet, których tak samo stają się więźniami, niewolnikami. Czasami powód tego jest to, że na przykład boją się podzielności majątkowej, nie? Czy tam jeszcze innych rzeczy. Więc podświadomie, jeżeli nie masz przewartościowanych systemów wierzeń, no to będzie z ciebie to wysysane. Tak? I teraz możemy zobaczyć, czy jesteś w świecie, który jest już samoświadomy, jest piękny, mądry. To jest taki świat, gdzie rzeczywiście jest szanowanie, poszanowanie życia, różnorodności. Czy nie? Czy to jest tylko obłuda? Więc jeżeli sobie uświadamiasz, tak, czy to jest obłuda, ale znowu, na jakiej podstawie? Bo człowiek generalnie tak krąży w wyobrażeniach. Rzadko która osoba jest w stanie bardziej obiektywnie spojrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest. I czym się to charakteryzuje? Przede wszystkim właśnie głębią. Czyli ty nie fiksujesz na powierzchowności. To się też przejawia w takiej głębszych możliwościach chociażby przekazu. Tak? I teraz znowu, jeżeli ty masz te głębsze zrozumienie, te głębsze odczucie, ale środowisko, w którym funkcjonujesz, no jest spłycone, to dla nich to jest zbyt duża elokwencja, tak? To jest zbyt dużo, to jest przeciążenie ich pewnego spłyconego stylu, tak? Więc teraz zostajesz jakby sam, tak, ze sobą i też rzeczywiście z grupą już tych bohaterów i innych wspaniałych istot, które są wierne, które mają w sobie tą wierność sobie i oczywiście też rozumiesz, nie oceniasz też, w sensie nie wywyższasz, nie poniżasz, jakby tego się też warto nauczyć, ponieważ są wśród nas istoty, które też cierpią w pewien sposób przez błędy, tak? Też nasze, też właśnie związane z pewną ignorancją i niewiedzą, przez którą no wszyscy przechodzimy, tak? To jest pewna część ludzkiego doświadczenia, no, popełnianie błędów, czyli zafiksowywanie na czymś. To się wiąże z tym, że umysł jest generalnie wygodny, jest takim skąpcem poznawczym, więc jeżeli coś raz zrobi, to potem to będzie powielał. Tak, jeżeli coś zrobisz, to przy następnej okazji podświadomy umysł pyta się, czy można to powielić. Jeżeli można, no to stworzy się pewien schemat. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nauczyli się robić porządnie. Jak coś robisz, bądź w tym. W ogóle ustaw sobie cały dzień na jedno zadanie. Na tylko jedno zadanie. To jest bardzo ważne. Nie dwie. Jak zrobisz dwa, to potem będziesz miał podział komórkowy. Tak? I zaraz z tego wyjdzie jakaś istota chaosu. A na jeden. To jest właśnie ten magiczna cyfra. Jeden. Jedność. Jesteśmy jedni, jesteśmy spójni. To jesteśmy obecni. To ta energia, widzisz, może być ukierunkowywana. Możemy sobie wtedy tworzyć
jesteśmy też świadomi bardziej swoich niekompetencji. Także może coś, że to, co nawet tutaj, nie wiem, mówię teraz, jest też w pewien sposób ograniczone. Też może to wydawać się dla niektórych zabawne, tak? Że na przykład, nie wiem, wyglądam tak, jak wyglądam. A ja sobie po prostu tak się w tym dobrze czuję. I po prostu widzisz, cały... dobrze się czuję ze sobą. Tak, znam jakby symbolikę tego, co mam na sobie. I to jest, wiesz, to jest pewna taka pewność, naturalna pewność, która charakteryzuje się tym, że nie musisz nikogo jakby wywyższać czy poniżać,